Kiedy na Facebooku zapowiedziałem, że będę recenzował nowy film Patryka Wegi pod tytułem Small World, właściwie odezwały się same osoby, które chciały wyrazić swoje zdziwienie, że jak to ja będę recenzował film Wegi, czy w ogóle nie szkoda mojego czasu, czy może nie szkoda Państwa czasu na czytanie recenzji jego filmu. Czy w ogóle należy recenzować filmy Patryka Wegi? Ja uważam, że tak, że należy, że rolą recenzenta jest recenzować, niezależnie od tego, czy film mu się podoba, czy nie i czy, recenz czy recenzowany film jest wybitny, czy nie. No a szczególnie wtedy, kiedy film jest przeznaczony dla szerokiej widowni, to znaczy... Ma dotrzeć do bardzo wielu widzów i wtedy tym bardziej jest ważne, czy, czy on jest dobry, czy on jest wartościowy. No a przede wszystkim, czy nie niesie ze sobą jakiegoś zagrożenia. W przypadku filmu Patryka Wegi Small World mamy do czynienia z sytuacją, nawet jak na Wegę, wyjątkową. Ponieważ moim zdaniem Small World to jest zatrute jabłko. To jest, to jest film trochę niebezpieczny. On opowiada o pedofilii, o siatce pedofilów, właściwie światowej siatce, którzy porywają małe dzieci, którzy handlują dziećmi. Pomiędzy państwami nie znają granic, są ze sobą świetnie skomunikowani. No i w miarę, kiedy te dzieci zaczynają dorastać, wszystkie one trafiają do też zorganizowanej prostytucji. Najpierw dziecięcej, a, a potem Prostytucji już takiej młodzieńczej i, i dorosłej, choć różne przypadki tym dzieciom zdarzają się po drodze i nie wszystkie mają szansę dorosnąć. To jest w związku z tym film dotyczący czegoś bardzo ważnego i zjawiska bardzo okrutnego i niewątpliwie istniejącego na świecie. Częściowo tę sprawę dokumentował wcześniej Wega, robiąc filmy dokumentalne na ten temat. Jak to zawsze uwagi jest. Czy wszystko jedno, czy to jest film dokumentalny, czy to jest film fabularny? Czuje się y, pewną manipulację. Czuje się, że to nie jest cała prawda, że to jest jakiś wyjątek. Czuje się założoną z góry tezę i dopasowywanie faktów, dopasowywanie pomysłów fabularnych y, do tej założonej z góry tezy. Y, czyli Wega działa tak, jak no, powiedziałbym, agencja jakaś y, y, marketingowa, która Przygotowuje pewien ładunek emocji i treści, mający zainteresować jak największą grupę odbiorców, mająca dotrzeć do nich z tym przekazem, no i spowodować jak największe poruszenie. No, ale co jeśli ten przekaz jest, właśnie tak jak powiedziałem, lekko zatruty? Jak to w zatrutym jabłku? Ono wygląda ładnie. Ona, ono wygląda sprawnie. Ten film wygląda tak jak film. Tak jak mógłby wyglądać sensacyjny film y, z jakąś społeczną y, y, misją, y, ale jednocześnie y, jest w tym jabłku zatrutym trucizna, bo jeśli się je nagryzie, czyli zacznie oglądać film, to wtedy popłynie sok, który już jest, może być niebezpieczny. Po pierwsze, to jabłko zostało wymoczone i nasączone no, takim syropem religijnym. Vega jest w tej chwili na etapie żywiołowego katolicyzmu. No, tak to bywa z ludźmi, którzy nagle się zaangażowali w jakąś religijność, że, że są bardzo aktywni, że bardzo intensywnie próbują tę, tę swoją nową emocję, silną emocję przekazać innym. Ale niebezpieczeństwo jest takie, że kiedy dostajemy film o pedofilach, Podlany słodyczą na temat kościoła. Zaczyna się ten film od pierwszej komunii, kończy się ten film cytatami z Biblii, no w ogóle, no, wzywającymi do kary. Nie ma ani odrobiny w tym filmie, ani, ani jednej uwagi na temat tego, że pedofilia to nie jest tylko Sprawa międzynarodowych gangów, które handlują dziećmi. To jest także codzienność dzieci, które no, na przykład są uwodzone w kościele. I nawet to nie jest takie dziwne, że, że są uwodzone w kościele przez księży, bo można w zasadzie założyć, że pedofilia dotyczy. No, powiedziałbym, ludzi ze wszystkich warstw i ze wszystkich zawodów. Więc także y, y, księży to jest naturalne i nie tylko księży, oczywiście. Ale to, co jest y, takie ważne w przypadku y, y, kościoła, to to, że kościół bardzo opornie się do tego przyznaje i ma ciągle tendencje do, y, do chowania głowy w piasek, a także chowania. Złoczyńców, którzy są w jego mm, szeregach. Mimo wyraźnej postawy papieża, tego papieża Franciszka. 10 września w piątek miała premierę, ma premierę film Small World i w tym samym dniu miała premierę nowa płyta Marii Peszek pod tytułem Ave Maria. Tam jest taka piosenka Barbarka, też o pedofilii, tylko w tym wypadku o pedofilii w kościele. Bardzo wstrząsająca. Ja nie wiem, czy piosenka barbarka nie, nie, nie robi większego wrażenia niż Small World, nawet wtedy, kiedy pokazuje drastyczne sceny. Bo tu są takie sceny. Ale jednocześnie, ale jednocześnie ten film jest, ma jeszcze inne wady. To, że został wymoczony w tym, tym syropie, w tym, tym ulepku religijnym. Sprytnie zresztą, bo, bo, bo nie jest cały przesączony, tylko, tylko tak jak mówię, w pewnych ważnych momentach pojawia się ten sygnał i nie pojawia się żaden sygnał zagrożenia ze strony Kościoła, tylko Kościół tu występuje wyłącznie jako obrońca dzieci, czy też jako punkt odniesienia wobec tej zbrodni pedofilskiej. Ale y, następnym problemem tego filmu jest to, że Patryk Wega, i to już jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, y, reali cokolwiek realizuje, to realizuje z grubsza. To znaczy, to z grubsza jest y, y, sprawnie zrobiony film. To z grubsza jest opowiedziana jakaś historia. To z grubsza y, dotyczy czegoś, co rzeczywiście istnieje, ale tylko z grubsza. Ponieważ, jeżeli wchodzimy w szczegóły, to się nagle okazuje, że ta siatka pedofilska jest prawie anonimowa. Jeżeli mamy do czynienia no, z takimi wielkimi przyjęciami, orgiami yy, brutalnymi, łączącymi pedofilię z sadomaso, właściwie z sadyzmem wyłącznie, bez maso, yy, yy, to nagle. To są wszystko ludzie w maskach, a nie dość tego, to są ludzie rozmyci w tle. Znaczy widzimy cierpiące dziecko na pierwszym planie i widzimy z tyłu tłum ludzi rozmazanych. Nie przez przypadek, oni są po prostu tak jak na zdjęciu policyjnym rozmazani. Oni są abstrakcją. To nie są ludzie, którzy sprawiają, Ból dzieciom, którzy są przestępcami, tylko to jest jakaś wyobrażona siła, ale nie konkretna. Ci konkretni ludzie, ten, który porwał do Rosji dziecko na początku filmu i potem jak to dziecko jest przekazywane, dziewczynka, czteroletnia dziewczynka Ola została porwana i potem trafia do kolejnych krajów, do, do, na Ukrainę, do Wielkiej Brytanii, wreszcie do Tajlandii. Miją lata. Yy, yy, właściwie ona już się staje dziewczyną yy, na tyle dorosłą, że, że w pełni dojrzałą, yy, także fizycznie i także yy, gotową do macierzyństwa. Więc yy, yy, obserwujemy tę dziewczynkę na przestrzeni lat yy, i po, jakby podążamy za nią. W, w, dookoła świata. Podąża za nią polski policjant, który na początku został przez matkę oskarżony, że przyczynił się do tego, że, że dziecko przekroczyło granicę i, i wyjecha, został porwany do Rosji. Czuje wyrzuty sumienia, no i rusza w taką swoją krucjatę, osobistą krucjatę wokół świata. Nie wiadomo za jakie pieniądze, skąd, bo, to, bo nie policjant. Policja polska go wysyła, tylko to jest jego osobista krucjata. No ale w takich filmach jak, jak filmy Wegi, w ogóle jak, jak kino gatunkowe, do którego on się odwołuje, no to umówmy się, że, że wiarygodność społeczna, wiarygodność realistyczna nie mają wielkiego znaczenia. No on chce po prostu wyruszyć w pogoń za tą, tymi ludźmi, którzy uprowadzili dziewczynę, a potem handlują tą dziewczynką przekazu na takich targach dzieci, przekazując ją do następnych krajów w ręce następnych oprawców. No, że stać go na to, że umie nawiązać kontakt, że powołując się na, na list gończy Interpolu, właściwie wszędzie wszyscy otwierają przed nim ręce i wszystko może załatwić. No, nie jest to prawdopodobne, ale okej, okay, w takim filmie sensacyjnym Gatunkowym, interesuje nas akcja, nie dbamy o szczegóły. Powiedzmy, w każdym razie, Vega nie dba i, no i my nie mamy prawa mieć o to akurat do niego pretensji. Natomiast ja mam pretensję o to, że wszystko, czego on się tknie, jest zrobione na chybcika, powierzchownie. Według z góry założonej tezy, bez dbałości o y, warsztat, y, i no wega, cokolwiek by o nim nie powiedzieć, bo jest inteligentnym facetem z całą pewnością i ma zmysł marketingowy, ale artystą to on nie jest. Nie jest. I nikt mi nie powie na podstawie żadnego jego filmu, nawet udanego wcześniej, że on jest artystą. Aczkolwiek on ma czasem dobre pomysły, tylko chyba jest zbyt zadufany w sobie, zbyt egocentryczny, żeby w ogóle dopuścić do, do myśli taki pomysł, żeby może kogoś wziąć, kto by mu pomógł, doradził. Kto by mu te jego pomysły poddał krytyce na etapie dopiero wcielania tych pomysłów w życie, kto by zmusił go do popracowania rzetelniejszego nad researchem, nad, nad realizacją filmu. Nie ma, nie ma nikogo na świecie, kto by, kto by był dla niego wystarczająco ważny i wystarczająco zawodowo godny szacunku, żeby, żeby mógł być do. Dopuszczony do współpracy. Olaf Olszewski, który razem z Wego napisał scenariusz, no widać, że pisze pod jego dyktando, no i to, co panowie razem spreparowali, bo tak to należy nazwać, to, to, ten scenariusz, to jest zatrute jabłko. To znaczy, to jest coś, co wygląda z pozoru nieźle, ale w środku ma kwasy i, i trucizny. I, I jest w sumie niebezpieczne, ponieważ ktoś po obejrzeniu tego filmu ma zupełnie zwichnięte wyobrażenie na temat tego, czym jest pedofilia. Nawet jak rozpoznać pedofila, tam sugeruje w pewnym momencie film, że właściwie każdy człowiek jest pedofilem. Jeżeli, jeżeli się go postawi w sytuacji, w której no, będzie miał okazję do jakiegoś, do Jakiejś relacji pedofilskiej, to po prostu obudzi się w nim y, taki uśpiony pedofil i, i, i po prostu stanie się pedofilem. No, tego typu sugestia jest absolutnie absurdalna i nawet jeżeli może w jakimś ułamku procenta, może ma uzasadnienie, to tutaj jest przedstawiona w taki sposób, że należałoby się spodziewać, że, że, że to jest y, no, jakaś, jakaś teza poparta y, dowodami. Hmm. Źle mi się oglądało ten film. Mimo, że on chwilami ma swoje zalety, na przykład aktorskie. Vega sięgnął po aktorów i polskich, i zagranicznych. No skoro się przerzucamy z kraju do kraju, to tam zagrało kilkoro aktorów e, i rosyjskich, i, i, i angielskich. Hiszpański aktor, e, który zagrał biznesmena, e, e, no, naszą Ole, już taką dorastającą e, dziewczynę, e, w, traktujący jako swoją partnerkę życiową. A Jednocześnie poddający ją no, tak, takim, e, e, takiemu współżyciu Sadomaso. Już, już to przestaje być w pewnym momencie. no Jeszcze jest pedofilskie, bo ona jest cały czas w wieku dziecięcym, chociaż już jest prawie dojrzałą kobietą. E, więc jest to i pedofilskie, i Sadomaso. Zagrał go e, e, aktor hiszpański Enrique Arce. I no, zagrałby nieźle, gdyby ten film w ogóle przywiązywał wagę do tego, jak aktorzy grają. Policjantkę rosyjską zagrała Anastazja Mikulcina, która naprawdę ciekaw widać, że on, ta dziewczyna ma warsztat. Jej rola jest ustawiona absolutnie papierowo absolutnie niewiarygodnie, ale no są aktorzy, którzy pokazują, że mogliby zagrać coś ciekawego, gdyby scenariusz im pozwolił. I oni nawet w ramach absurdalnych postaci, które muszą grać, mimo wszystko pokazują swoje umiejętności i pokazują, że oni są lepsi niż ten film, w którym grają. Jest taka, no właściwie centrum zła, centrum zła tych, tych pedofili międzynarodowych to jest kobieta. I, i, i te, kobieta, która się nazywa Jasmina, to jest w Wielkiej Brytanii, tę postać gra Montserrat Roig de Pujk. I ona jest naprawdę straszliwa. I naprawdę no, niesłychanie groteskowa postać. No, aktorka, która, która ma zmysł groteski, pomyślałem sobie, gdyby ona była dobrze poprowadzona, by gdyby ta rola była napisana trochę lepiej i gdyby w ogóle ta rola jej miała więcej coś wspólnego z resztą filmu, a nie była właściwie. Tak, kolejnym obrazkiem do, do katalogu różnych atrakcji sensacyjnych, które można w, przy okazji prześladowania i męczenia dzieci pokazać, to by to miało trochę więcej sensu. No, jest oczywiście główny bohater, którego gra Piotr Adamczyk. No robi co może. Oczywiście cały czas pamiętamy jego inne role. I, i, i w tym zestawieniu no, to, to jest on zaskakujący i, i rola jest no, tragiczna znaczy nie, nie tragicznie zagrana no, ale tragiczna postać którą gra Piotr Adamczyk nie mogę zbyt wiele zdradzać no, ale gra tego policjanta który za własne pieniądze jeździ dookoła świata i, i wpada w szpony te, tej organizacji pedofilskiej no i jest Wreszcie nasza Ola. Ola najpierw jako dziecko, no bo ona jako mała dziewczynka została porwana i, i potem już dorosła panienka, taka właśnie prawie dorosła panienka, i tę prawie dorosłą panienkę męczoną sadystycznie przez jej partnera w Tajlandii, gra Julia Wieniawa. No, w, gra w ramach tego, co, co miała zagrać w porządku, ale i tak tę postać, i w ogóle uwagę w filmie kradnie dziewczynka, która, aktorka, która grała dziewczynkę, czyli właściwie aktorka-dziecko. Poszukałem, jak ona się nazywa. Nazywa się Jessica Sara Wit Wit Witenko, czy Witenko. Jessica Sara Witenko. I ona rzeczywiście kradnie ten film. I tak sobie pomyślałem: gdyby ta dziewczynka była obsadzona w dobrze napisanym filmie, z dobrym scenariuszem i z dobrymi intencjami, właśnie w niezatrutym jabłku, to, to mogłaby zrobić wstrząsającą kreację, taką, która by została na bardzo długo w pamięci, która by mogła. No, podziałać na wielu ludzi myślę otrzeźwiająco łącznie też z hierarchami kościelnymi jeśli oni oglądają wege no, krótko mówiąc jest czas na ocenę tego filmu i no i już i misa pomoże w tym żeby była to uczciwa ocena Small World, film Patryka Wegi o pedofilii na świecie. 3 na 10. 3 punkty na 10. To jest zły film. To jest zatrute jabłko. A jeśli Państwo zostaną jeszcze ze mną chwilę, to w części premium jeszcze coś od siebie dorzucę. Ale najpierw mały gąszek. I jeszcze napiję się z miedzianego kubka. Jest taka scena w filmie Small World, gdzie mała dziewczynka, która przez całe życie, no właściwie większość swojego życia była wykorzystywana seksualnie przez kolejnych pedofili, jest w sytuacji, kiedy, no, kiedy rozmawia z policjantem, i ten policjant boi się, czy, czy on sam przez te lata poszukiwań pedofili sam. Nie nasiąkł y, tym, co, po, co, co reprezentują y, ludzie, których on, on tropi. Czy on sam nie odkrył w sobie jakiegoś elementu pedofilskiego? I wtedy ta dziewczyna mówi: Nie, bo ja potrafię, ja wiem, jak poznać pedofila. I to zdanie zapadło mi w pamięć. Zygmunt Kałużyński mówił, że w każdym filmie jest choćby jedno zdanie, jeden fragment dialogu, jedno ujęcie, jedna scena, dla której warto ten film obejrzeć. I, I znowu muszę mu przyznać rację. No właśnie dla tej kwestii myślę, bo zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście jest jakiś sposób, żeby rozpoznać pedofila. I zaczynałem, zacząłem przebiegać w myślach, czy, czy ja kiedyś rozmawiałem z kimś o kim potem się dowiedziałem, że był pedofilem i przypomniałem sobie, że tak, że kiedyś, kiedy miałem audycję w Radiu Tok FM, do jednej z audycji już nie pamiętam jaki był temat, zaprosiłem psychologa dziecięcego Andrzeja Samsona. To było jeszcze przed aferą gdy oskarżono go o pedofilię, ostatecznie był proces no i, i uznano go winnym i, 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 i zasądzono więzienie i właściwie do śmierci już spędził resztę życia w więzieniu. I przypomniałem sobie, że ta rozmowa w radiu Toky FM dotyczyła właśnie kina dziecięcego. No, dlatego sięgnąłem po, po psychologa dziecięcego. I zwróciłem wtedy uwagę, że Andrzej Samson, kiedy mówił o dzieciach, to mówił dosyć obcesowo. Absolutnie nie było w tym, co on mówił, empatii wobec dzieci. I ja byłem wtedy tym. Po pierwsze zdumiony, a po drugie wstrząśnięty, że jak ktoś, kto współpracuje z dziećmi, kto jest psychologiem, więc musi być bardzo delikatny, no, ma do czynienia z bardzo de delikatną psychiką dziecięcą, może być tak wobec dzieci, e, powiedziałbym, surowy i taki e, no właśnie, obcesowy. Taki. E, Szorstki. Gdy mówił o dzieciach, gdy tłumaczył różne zachowania dziecięce, robił to w sposób szorstki. I zastanawiam się, czy w tej całej pedofilii, w której zaczyna się to od odkuszenia dziecka cukierkiem, jednak nie, nie dochodzi do, do właśnie tego, że dziecko jest traktowane bezdusznie. Że dziecko jest traktowane obcesowo, że dziecko jest traktowane jako środek do zaspokojenia swoich potrzeb, bez oglądania się na potrzeby dziecka. A więc, czy to nie jest na przykład jeden z elementów, jeden ze sposobów rozpoznania, no nazwijmy to tak, pewnego zwichnięcia? Nie wiem, ale zacząłem się zastanawiać i. Zacząłem sobie przypominać wypowiedzi Andrzeja Samsona. Były one na tyle zdumiewające, że ja potem wielokrotnie nie tylko sobie je przypominałem, ale opowiadałem o tym swoim znajomym, wyrażając zdziwienie i było to jeszcze na długo przed tym, gdy oskarżono Samsona o pedofilię. Więc jak bardzo musiało to być dla mnie nieoczekiwane i yy, wstrząsające doznanie. Jeśli Państwo oczekują ode mnie rady, czy iść na ten film, czy nie, to powiem tak. Każdy decyduje o sobie i każdy ma prawo mieć swoje zdanie. I oczywiście żadna recenzja, żadnego krytyka nie może być w tej kwestii wiążąca. Ja oceniam ten film bardzo słabo, ale przestrzegam, że to jest zatrute jabłko i że nieświadomie można skrzywić swój sposób patrzenia na te sprawy.